Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym otwieram 5. sesję Rady Miejskiej w Lubawce. Informuję, że sesja jest prowadzona w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza miasta i gminy Lubawka. Jest prowadzona w sali posiedzeń Urzędu Miasta. Obrady są transmitowane online na stronie internetowej www.transmisjaobrad.info. Proszę wszystkich Państwa o przestrzeganie dyrektywy RODO. Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych, gospodarzy dzisiejszej sesji. Witam Panią Burmistrz, Panią Skarbnik i kierowników wydziałów, jak i jednostek podległych. Jak również witam wszystkich mieszkańców śledzących dzisiejsze obrady. Przypomnę, że wszystkie głosowania odbywają się za pomocą terminala. Przycisk zielony jest to głos za, przycisk czerwony głos przeciw, przycisk żółty jest to głos wstrzymujący się. Przypomnę również, że w przypadku opuszczenia sali obrad proszę o przekazanie terminala do pracownika Biura Rady. Na sekretarza obrad zgodnie z uchwałą nr 1/113/20 została wybrana wiceprzewodnicząca pani Izabela Stawarz-Lubiak. Przedstawię Państwu porządek obrad, który został dołączony do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Punkt pierwszy jest to otwarcie sesji. Punkt drugi jest to dyskusja nad projektem uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie. Podpunkt 2.1. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2024. Szanowni Państwo, przejdziemy do sprawdzenia obecności. Proszę o zalogowanie się za pomocą niebieskiego przycisku do systemu. Dziękuję. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych na podstawie listy obecności oraz zalogowania się do systemu, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych pozwala nam na podejmowanie prawomocnych uchwał, ponieważ mamy kworum. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Jest to dyskusja nad projektem uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Zapraszam do mównicy. Proszę Państwa, zwiększamy wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 55 486 zł. Pokrycie tych wydatków będzie z wolnych środków. Dwie pozycje są zwiększenia. Obydwie dotyczą zadań inwestycyjnych, nie będą miały wpływu na wskaźniki zadłużenia. Pierwsza pozycja to jest dotacja inwestycyjna dla SPZOZ-u. Są to niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z konkursu Rosnąca Odporność. Kwota 40 486 zł. W zeszłym roku przekazaliście Państwo dla SPZOZ-u 400 tysięcy również na zadanie inwestycyjne, na przebudowę schodów i remont. Z tej dotacji SPZOZ zwrócił właśnie te 40 486 zł, bo nie wykorzystali, oferta po przetargu była niższa, w związku z tym tą kwotę niewykorzystaną zgodnie z zawartą umową zwrócili do gminy i ponownie wystąpili o tą kwotę z powrotem już na inne zadanie inwestycyjne. Chcą przebudować parter z rejestracją. W związku z tym, że to są środki znaczone z konkursu Rosnąca Odporność, no to zasadnym jest, żeby w dalszym ciągu dla SPZOZ-u te środki były przekazane. I drugie zwiększenie dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego zakup nieruchomości, kwota 15 tysięcy złotych. Tutaj Pani Burmistrz chciała skorzystać z prawa pierwokupu odnośnie zakupu nieruchomości i może więcej informacji, co Pani Jowita by powiedziała, tak? Czy Pani Burmistrz? Tak, tak, jest Pani Jowita. Dzień dobry Państwu. W miesiącu marcu
wpłynęła do urzędu wynikająca z zapisu artykułu 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Podmioty prywatne składające się z dwóch osób fizycznych dokonywały zbycia udziału w nieruchomości w Jarkowicach. Pierwotnie gmina Lubawka była zainteresowana zakupem tego udziału w nieruchomości. Niemniej i stąd ze względu na to, że była niska wartość, czyli wartość była ustalona na poziomie 10 tysięcy dla tego udziału, więc niska była cena nominalna tej nieruchomości, tego udziału, byliśmy zainteresowani, żeby tą nieruchomość zakupić, po części też, żeby rozwiązać późniejsze ewentualne problemy z zagospodarowaniem, żeby mieć wpływ na sposób zagospodarowania, ponieważ nieruchomość znajduje się w Jarkowicach, jest oddalona od zwartej zabudowy i od drogi gminnej. Jest to nieruchomość po części oznaczona w planie miejscowym jako tereny otwarte, które uniemożliwiają pełną zabudowę i chcieliśmy mieć wpływ na kształtowanie poprzez nawet ten niewielki udział, wpływ na kształtowanie przyszłości ewentualnego zainwestowania. I stąd była propozycja do Państwa, żeby tą kwotę 10 tysięcy złotych za wartość nieruchomości, oczywiście do tego opłaty związane z kosztami notarialnymi, zostały wprowadzone do budżetu. Wczoraj otrzymałam na biurko 4 kolejne umowy warunkowe i już opiewają na kolejne, następne wartości i ta wartość się powiększa do kwoty na dzień dzisiejszy już wartości nieruchomości 63 tysięcy złotych, więc już na dzień dzisiejszy nie, no, jest to na tyle duża wartość, że nie ma zainteresowania, żeby tą czynność podtrzymywać i w kolejne działki, w ten udział nabycie w ramach pierwokupu wchodzić. Aczkolwiek dopowiem, że o ile ten pierwszy wniosek upływa termin 24 kwietnia, więc dlatego był jeden z tematów dzisiejszej sesji wniosek o zwiększenie o te 15 tysięcy, to o tyle te cztery następne upływają termin 15 maja, więc teoretycznie może Rada skorzystać i nowy burmistrz może skorzystać z tego samego uprawnienia i chcieć odkupić łącznie te 5 udziałów. To będzie zależało już od przyszłej Rady. Ja proponuję zostawić tą kwotę 15 tysięcy na odkup tych nieruchomości i do decyzji nowej rady i do decyzji nowego burmistrza, czy będą w ten temat szli, czy nie. To nie przekreśla absolutnie ani w jedną, ani w drugą stronę dzisiejsze podjęcie decyzji o przesunięciu na ten paragraf tych 15 tysięcy złotych. Przypomnę, że co roku były pieniądze na tym paragrafie, ostatnio chyba 60 tysięcy, nawet w ciągu roku mieliśmy środków zarezerwowanych. One później były kasowane i wrzucane do worka właśnie tego niewykorzystanych środków, ale była możliwość w ciągu roku do odkupienia tego typu właśnie działek. Przypomnę, że z tej opcji skorzystaliśmy przy okazji sprzedaży działki nad Bukówką, tam hektar jest w naszej już dyspozycji gminnej i z tego skorzystaliśmy przy odkupieniu terenów przemysłowych przy byłej fabryce mebli i za tartakiem. Dalej mamy te 460 hektarów terenu przemysłowego, które najprawdopodobniej będzie intratne, jak już S3 ruszy na Czechy. Myśmy do tej pory nie mieli takich swoich terenów właśnie, o które będą dopytywać się inwestorzy. Także, ale decyzja należy do Was. 15 tysięcy, ono jak nie będzie nawet wykorzystane przez następną Radę i Burmistrza, to wróci do obrad, do przesunięcia na inne tematy budżetowe. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania dotyczące uchwały? Proszę bardzo, Pan Radny Marek Szota. Ja chciałem zapytać tylko, czy te działki są sąsiadujące ze sobą? Jak to wygląda? Przepraszam, bo ja przewodniczący. Proszę, Pan kierownik. Chodzi mi z tą pierwszą, tak?
To nie są działki sąsiadujące, to jest jedna działka, gdzie działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma ograniczoną funkcję i ona nie podlega podziałowi. Stąd dokonuje się tutaj takiego podziału wewnętrznego, nie podziału geodezyjnego, tylko nie, właściciele nieruchomości dokonują takiego podziału uzgodnieniowego, czyli sprzedają udziały, dokonali sobie takiego na kartce rozdzielenia, określenia powierzchni i dlatego sprzedają udziały. Nie ma możliwości tam zatwierdzenia tego podziału geodezyjnego, stąd jest udział. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Nowmańska. Są działki nad tym parkiem w Poleninowym, ten nowym parkiem Polenacy, jest tam z tyłu na górze? Tak, tak, to jest jeszcze wyżej w stronę drogi Opawy. Już nowe, tak, tak. Ale to jest Natura 2000, prawda? W tamtym terenie nie ma Natury 2000. Natura 2000 jest troszeczkę niżej. Natura 2000 jest zbliżona do otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego i ona przebiega praktycznie w tamtym miejscu po granicy rolno-leśnej, a to już jest troszeczkę dalej w stronie drogi Opawy. A, czyli bardziej w lewo? Bardziej tak. Odchodzi od granicy rolno-leśnej. Bo te dwa budynki powstały nowe. Są tam, ale to jest jeszcze dużo wyżej. Okej, dobra, wiem gdzie już. To są tereny otwarte, dla której przewidywany w MPZ-cie jest możliwość zabudowy działki siedliskowej, ale powyżej 1 hektara przeliczeniowego. I tam też są zapisy, jeżeli chodzi o infrastrukturę, wszystkie, cała infrastruktura na koszt inwestorów. Także tam teoretycznie nic się nie zabuduje, tam mogą być tylko i wyłącznie wozy drzymały albo innego rodzaju przenośne, przepraszam, ja jeszcze nie wyszłam z choroby, innego rodzaju tego takie przenośne obiekty. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytania? Nie widzę, to teraz dziękuję już Pani Kierownik. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania nad treścią projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przy 14 radnych nieobecnych podjęła uchwałę w sprawie. Wysoka Rado, przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Wyczerpaliśmy porządek obrad 5. sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za przybycie. Zamykam 5. sesję Rady Miejskiej w Lubawcach.